Najdłuższym dniem w ciągu roku w pewnej miejscowości na zachodzie Kanady jest dzień 21 czerwca i trwa on 1096,5 minuty. Pół roku później, kiedy dni są najkrótsze, najkrótszy dzień w roku ma 382,5 minuty. Jeżeli nie jest to rok przestępny, czyli ma 365 dni, to 21 czerwca jest 172 dniem roku. Napisz wzór funkcji trygonometrycznej, która jest dobrym modelem długości L tego dnia roku przy założeniu, że nie jest to rok przestępny. Czyli będzie to funkcja L w zależności od T. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu teraz i zrobienia tego samodzielnie, zanim zrobimy to wspólnie. Zanim zajmiemy się funkcją L od T, zacznijmy od innej funkcji, od funkcji L od U, gdzie U jest inną zmienną pomocniczą, która pomoże nam ułożyć wszystko w trochę prostszy sposób, gdzie U oznacza liczbę dni po 21 czerwca. Jeżeli mamy dzień 21 czerwca, to U równe jest 0, bo wtedy jest 0 dni po 21 czerwca. Ile wynosi wtedy T? Wiemy z treści zadania, że 21 czerwca jest 172 dniem roku. 172. Jaka jest zależność pomiędzy U i T? Są przesunięte o 172 dni. U równe jest T minus 172. Kiedy T równe jest 172, U równe jest 0. Wyznaczmy w takim razie najpierw wzór funkcji L od U, a potem za U podstawimy T minus 172. Zapiszmy na początek, co się dzieje, kiedy U równe jest 0. Jaka jest wtedy wartość funkcji L od U? Kiedy U równe jest 0, jest 21 czerwca i jest to maksimum funkcji. Jaka funkcja trygonometryczna osiąga maksimum, kiedy jej argumentem jest 0? Sinus 0 wynosi 0. Kosinus 0 wynosi 1. Kosinus osiąga maksimum dla argumentu równego 0. Będzie trochę prościej, kiedy użyjemy do tego modelu funkcji kosinus. Czyli wartość funkcji L to będzie jakaś amplituda A razy kosinus i wpiszemy tu pewien współczynnik B razy nasze wcześniejsze U. Plus jakaś stała, która podniesie całą funkcję o pewną wartość C. Podniesie albo obniży. Taka jest postać funkcji L od U. Musimy tylko wyznaczyć wartości współczynników A, B i C. No to po kolei. Najpierw amplituda i wartość środkowa. Wartość środkowa to wartość, o którą podnosimy funkcję ponad oś X. Pomożemy sobie kalkulatorem. Wartość środkowa to połowa różnicy pomiędzy tymi dwoma liczbami. 1096,5 plus 382,5 podzielone przez 2 i otrzymujemy wynik 739,5. Taka jest wartość współczynnika C. 739,5. Amplituda to wartość maksymalnego odchylenia od tej liczby. I możemy obliczyć amplitudę odejmując 739,5 od 1096,5 albo odejmując 382,5 od 739,5. 1096,5 minus 739,5 i otrzymujemy 357. O tyle maksymalnie różnią się wartości funkcji od linii środkowej, od wartości środkowej. 357. Jaka będzie wartość B? Żeby wyznaczyć B, zastanówmy się, jak zachowuje się funkcja, jaki jest jej okres. Pomóżmy sobie tabelką. Kiedy U wynosi 0, mamy dzień 21 czerwca i jesteśmy w maksimum funkcji. Wartość funkcji wynosi wtedy 357 razy kosinus 0 plus 739,5. Ile wynosi okres tej funkcji? Okres to rok. Po 365 dniach funkcja osiągnie taką samą wartość. Znowu osiągnie maksimum, czyli kiedy U równe jest 365, wartość funkcji wynosi 357 razy kosinus 2pi. Gdyby argumentem tej funkcji kosinus była miara kąta alfa, to funkcja osiągałaby maksimum co okres, co 2pi, plus 739,5. możemy teraz wyznaczyć b, przyrównując b razy u, czyli razy 365 do 2pi, bo 2pi musi równać się b razy 365. Zapiszmy to. b razy 365, jest to argument funkcji cosinus, musi równać się 2pi, czyli b równa się 2pi podzielone przez 365. No i prawie skończyliśmy. Wiemy już, jakie są wartości a, b i c. Musimy teraz jeszcze podstawić za u t minus 172. Otrzymamy wtedy wzór funkcji L. L od t równa się a, czyli 357, razy cosinus b, czyli 2pi przez 365, razy u, które zamienimy na t minus 172. Otrzymamy w ten sposób funkcję dnia roku, a nie dnia po 21 czerwca. I plus wartość środkowa, czyli plus 739,5. I taka jest odpowiedź. Wygląda to jak bardzo skomplikowane wyrażenie, ale jeżeli zastanowimy się na spokojnie nad każdym z elementów, a najlepiej odniesiemy się najpierw do jakiegoś konkretnego punktu, do wartości minimum albo maksimum funkcji i znajdziemy wartości funkcji dla argumentu równego 0, albo 2pi, ale dla zera chyba jest najprościej, a potem jeszcze zatroszczymy się o podniesienie całości na odpowiednią wysokość, to nie jest to aż takie skomplikowane. Mam nadzieję, że przyda Wam się taka strategia.